Krągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 8 listopada 2017 roku. Witam serdecznie, witam w audycji, która przeznaczona jest dla podcasterów. Ale dzisiaj będzie sporo informacji, które, jak myślę, cenne będą również dla słuchaczy podcastów. No, wszyscy podcasterzy jesteśmy również słuchaczami podcastów. Różne to są podcasty, nawet swoich podcastów należałoby słuchać, bo to jest jedna z podstawowych zasad. A tematy dzisiejszej audycji wypisałem sobie w, na razie w innej kolejności niż one będą ostatecznie, bo na początek chciałem właśnie. Przekazać te informacje, które są cenne również dla słuchaczy, a na końcu już tylko te informacje, które mogą zainteresować podcasterów. No więc pierwsza informacja, o której dzisiaj opowiem, to podcastowy odcinek października 2017. Druga informacja to jak słuchać podcastów na YouTubie. Jest na to sposób. No i trzecia informacja, która już raczej nie będzie interesować słuchaczy, ale podcasterów na pewno podcast nie będzie opatentowany. No to zaczynamy. Już pierwszy tydzień listopada za nami, a konkurs podcastowy odcinek października trwa jeszcze dzisiaj do północy. Dlatego chciałem Was koniecznie e, zachęcić do tego, żeby oddać swój głos na jeden z. E, no, z wielu, z wielu naprawdę 113, już patrzę dokładnie w statystyki. 113 podcastów było, odcinków podcastów było zgłoszonych w październiku. Naprawdę jest to rekord, jak dotychczas tak dużo odcinków nie było zgłoszonych. No ale listopad, znaczy październik, miał 5 poniedziałków z podcastem, w związku z czym siłą rzeczy, no ale już mieliśmy takie miesiące, w których też było pięć poniedziałków i październik jest rekordowym, rekordowym miesiącem, w którym zgłoszonych zostało najwięcej podcastów. Ilu autorów zgłosiło swój odcinek podcastu, to już mówię. Sekundę. 63 autorów, to też jest rekordowa liczba. 63 autorów zgłosiło swoje podcasty w akcji poniedziałek z podcastem i z tego tworzy się lista. Lista tym razem posortowana jest według liczby lajków. To znaczy, im więcej było lajków w ciągu akcji poniedziałek z podcastem, no tym wyżej w tej, na tej liście do głosowania podcast, audycja się znajduje. 112 odcinków podcastów jest zgłoszonych, nie 113 nie duża różnica, ale to i tak jest rekord fantastyczny. Było pytanie jeszcze odnośnie tego, jak długo to trwa wszystko razem i też zrobiłem takie podsumowanie. Wszystko w tabelce w tutaj Excelowskiej, to znaczy w tabelce, w arkuszu kalkulacyjnym się liczy. 89 godzin, 12 minut, 30 sekund trwają wszystkie te odcinki, gdyby słuchać je jednym ciągiem. To prawie 4 dni, 3,7 dnia. Średnia długość odcinka, bo to też może być ciekawe dla podcasterów, dla słuchaczy może mniej. To 47 minut i 22 sekundy. Są bardzo różne podcasty. Są takie, które trwają 3 minuty, są takie, które trwają 2 godziny. No i średnio wychodzi 47 minut 22 sekundy. Co zrobić, żeby zagłosować? Trzeba wejść na grupę w ruchu Słucham podcastów. I tam jest przypięty post, w którym możecie odnaleźć link do głosowania. W tym miesiącu zmieniony został agregator tego głosowania, agregator konkursu. Jest to sli.do bardzo fajne nowy, zupełnie nowa możliwość do głosowania. Jeszcze dokładnie wszystkiego nie znam, jeśli chodzi o tutaj o, o specyfikę tego serwisu i z tego, co widzę, to zdaje się, można oddać tylko jeden głos podczas takiego głosowania. Jeszcze to dokładnie sprawdzę. Może to jest spora zmiana, jeśli chodzi o poprzednie odcinki, znaczy poprzednie edycje konkursu, kiedy można było wybrać kilka podcastów, ale to też będzie miarodajne może trudniej wybrać jeden niż zaznaczyć kilka. Teraz jak patrzę na tą listę, 74 osoby już oddały swój głos. No i mamy tutaj listę, która naprawdę może zrobić spore zamieszanie w naszej grupie, bo nie jest to faworyt tak jakbyśmy myśleli. Całkiem sporo podcasterów umieszcza swoje odcinki w YouTubie. No bo to jest wygodne, bo to jest za darmo. Wystarczy tylko dodać jakąś planszkę wideo. Ostatnio też jest możliwość, żeby dodać taką falkę, która porusza się w trakcie w trakcie audycji. Całkiem to przyjemnie wygląda. No i właśnie, to, że to jest za darmo i że no, YouTube, wiadomo, jest bardzo znanym serwisem i sporo osób wyszukuje w YouTubie różnych ciekawych rzeczy, no powoduje, że przyciąga, przyciąga ten serwis. Pewnie Google, firma, która jest właścicielem serwisu YouTube, nie jest specjalnie zadowolona z tego, że, że umieszczane są pliki audio, a nie wideo. No, ale cóż zrobić? Czekamy na to, aż Google coś zrobi w kierunku podcastów, a są takie plany, mówiłem o tym w poprzednim odcinku. W każdym razie słuchacze sobie próbują jakoś poradzić z tym, żeby słuchać podcastów przez YouTube'a. Problem polegał na tym, że kiedy otwieraliśmy YouTube'a i. Odtwarzaliśmy filmik, który może być właśnie podcastem, czyli planszką, no to wszystko działało. Natomiast jeśli przechodziliśmy na inny albo wykaszaliśmy ekran, no to zatrzymywało się odtwarzanie. Prawdopodobnie Google wyszedł z tego założenia, że jeśli ktoś nie patrzy, no to nie powinien również słuchać. Natomiast w przypadku podcastów, patrzenie na obrazek nie ma większego sensu, w związku z czym słuchacze chcieliby słuchać nawet po wygaszeniu ekranu, zwłaszcza, że to mniej zużywa również baterii. No i takiej prostej metody na to, żeby, żeby to ominąć, nie ma. Natomiast jest metoda, no trzeba się trochę naklikać w ten telefonik i w dodatku można się łatwo pomylić, bo e, ja wam nie będę opowiadał, jest link w notatkach do audycji, ale no, może pokrótce opowiem, że trzeba po prostu przejść, otworzyć przeglądarkę, tam otworzyć YouTube'a w przeglądarce i w oknie przeglądarki, w oknie przeglądarki, a nie w oknie YouTube'a w przeglądarce, należy kliknąć na trzy takie kropeczki ustawione pionowo i tam wybrać wyświetlaj jak na komputer. Nie w aplikacji YouTube, która jest wyświetlana w przeglądarce, bo to wtedy przeskoczymy z powrotem do aplikacji YouTube'owskiej. Natomiast jeśli, jeśli klikniemy te trzy Kropeczki, które są w przeglądarce, i tam zaznaczymy, żeby wyświetlać jak na komputerze, no to wtedy po uruchomieniu odtwarzania i po wygaszeniu ekraniku, znowu nam się zatrzyma odtwarzanie, ale w tym w takim górnym pasku już to odtwarzanie będzie zaznaczone, i wystarczy kliknąć play. I wtedy już można śmiało wygasić ekranik. No strasznie to skomplikowane, dlatego może nie łatwo jest o tym opowiedzieć, ale możecie dokładnie wszystko prześledzić na stronie, którą podałem w notatkach do dzisiejszej audycji i zwróćcie tylko uwagę na te trzy kropki, żeby to były trzy kropki z przeglądarki, a nie z, już ze strony YouTube'a. No życzę powodzenia i dajcie znać, jak wam się udało. Nie wszyscy podcasterzy być może znają historię słowa podcast. No, wszyscy jakoś kojarzą, że podcast to jest iPod i broadcast. No, bo tak, tak to powstało na samym początku. Natomiast no, iPod to jest zarejestrowana nazwa firmy Apple, bo podcast powstał. Jak gdyby no, ci, którzy zaczęli tworzyć pierwsze podcasty, mieli iPhone'a i no, uważali, że to jest jak najbardziej związane z tym, z tym urządzeniem. Potem okazało się, że niekoniecznie podcasting musi być związany z iPodem i w ogóle z firmą Apple. Firma Apple zresztą występowała, żeby nie używać właśnie tego słowa. Ktoś wymyślił, że to jest um, podcast on demand. Taki skrót pod. No ale też kilka firm, w tym jedna bardzo intensywnie zaczęła starać się o patent na słowo podcast. No i w, w początkowo osiągała nawet pewne sukcesy i wisiały takie czarne chmury nad nami, że będziemy musieli płacić za używanie słowa podcast. Ale okazało się, że jednak nie, że to już chyba sprawa jest załatwiona, no bo ta osoba, która zgłosiła słowo podcast, zgłosiła je dużo później, niż to słowo powstało. No, myślę, że słowo na tyle się przyjęło, że już nie będziemy go zmieniać i że nie będziemy korzystać z jakichś innych wymysłów, tak jak korzystają na przykład producenci oscypków. Nie mogą nazywać je oscypkami. Tylko ser owczy czy coś takiego jakoś zastępują. My, niech, my tego na szczęście nie będziemy musieli robić, i to jest chyba dobra wiadomość dla nas wszystkich. Na koniec, jak zwykle, chciałem zaprosić Was do kilku informacji na temat podcastingu. Przede wszystkim notatki na stronie blog.podcasty.info. Tam również jest mapa podcastów. Podcasterzy mogą zgłosić, gdzie ich podcast może spotkać się. Ze swoimi słuchaczami. Z również no, po prostu ta mapa ułatwia życie, bo można ją sobie skopiować do swojego smartfona i podczas podróży zobaczyć, gdzie znajdują się podcasterzy. Możesz z nimi się spotkać podczas jakiejś wyprawy, albo wybrać się do nich bezpośrednio. No i też fajnie zobaczyć, jak ta mapa wygląda, jeśli chodzi o polskie podcasty, oczywiście tylko. W notatkach do audycji znajdziecie również linki do grup na Facebooku, które dotyczą podcastingu: Podcasting w szkole, Podcast jak to się robi, no i oczywiście nasza najważniejsza grupa W ruchu słucham podcastów. Jeśli znacie jakąś grupę, która jest otwarta na to, żeby w niej uczestniczyć, dotycząca podcastingu w Polsce, no to zapraszam do zgłoszenia. Również na tej stronie można wysłać pytanie do audycji, to znaczy na stronie notatki. Notatek do audycji, można wysłać pytanie audio albo po prostu napisać do mnie borysmałpa.podcasty.info. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info.